Mieliśmy dzisiaj plan taki, żeby pojechać zrobić zakupy świąteczne, to znaczy jakieś tam pierdółki takie do ozdobienia domu na święta. Długo nam zeszło wybranie się z domu, ale my zawsze wszystko robimy na odwrót, także ja byłam przekonana, że zanim trafimy do sklepu, to zrobi się ciemno i tak faktycznie było. Teraz czekamy na autobus powrotny, który... Poczekaj chwilę, zaraz ty powiesz swoje, ja teraz powiem swoje, dobra? Okej? No to super. I teraz czekamy na autobus powrotny. To jest taki autobus, który sobie nie zawsze przyjeżdża, także być może będziemy mieli jeszcze pod wieczór spacer. I dobra, to Amek coś powie, bo krzyczy. Właśnie. Ja już jedziemy do domu, to idziemy do Morrisona. A po co idziemy do tego Morrisona? Żeby kupić jedzonko i piciu. No, żeby kupić jedzonko i piciu. Ale jestem ładnie zimno. No zimno, bo to jest zima, nie? Ale zaraz będziesz w ciepłym autobusie. Dobra, mówię dalej. No i moim zamysłem było to, żeby to nie było kupowanie rzeczy takich typowo świątecznych, które po prostu zaraz się schowa albo się później o nich zapomni za rok, tylko takie rzeczy, które będziemy mogli jeszcze wykorzystać w ciągu roku. No i się to udało. Tak naprawdę tylko kilka rzeczy będzie się nadawało na kolejne święta, a większość rzeczy zostanie do użytku tak na co dzień. Ale to Wam pokażę, jak będziemy w domu. No, a tymczasem czekamy na autobus, powinien zaraz podjechać. Później jeszcze pójdziemy do sklepu zrobić takie zakupy do lodówki, bo nam wszystko z lodówki wyszło. No. Może dzisiaj pokusimy się na przeozdobienie domu, to wtedy też coś tam postaram się fajnego nagrać. Na ten. No, możesz teraz. Oui. Brawo! And a happy new year! No beautiful! Brawo! No teraz się pożegnaj. Pa, pa! Wesoły świąt! Ho, ho, ho! Wow! Gdzie jesteśmy? W autobusie już. Tak? I co, przyjechał? Nasz autobus. Tak. Jesteśmy na pasie wózku. Pokaż im, mama. Nie, tego nie. Cześć. To co, jedziemy, tak, do domu? I teraz musimy, jak jest tak zamarzło. Tak. To teraz się grzejesz, tak? Tak. Okej. Okay. A teraz... No to się żegnamy, co? A w autobusie tak nie można nagrywać, wiesz? I papa wszystkim. Ho, ho, ho. No i cześć. Dzień później zabraliśmy się za... W sumie teraz się zabieramy dopiero za rozpakowywanie rzeczy, które wczoraj kupiliśmy, bo było postanowienie, dopóki nie będzie błysku w domu, nie będzie rozpakowywania świątecznych ozdób. No i dobra, pokój przypomina porządek. To jest jedna siata. Wow. A to jest druga siata i te dwie siaty czekały do dzisiaj, żeby je otworzyć. No i właśnie ja wzięłam na zakupy jedną taką, to jest w ogóle torba, którą mam już od wielu, wielu lat. Jest to napisane ekologiczna, myślę zielono, Oriflame Sweden. No ale że brakło wczoraj tej siaty, to musieliśmy dokupić. Na szczęście pani zaproponowała nam od razu wielorazową. Kopci. Wymyśliłam sobie, że w tym roku choinka będzie czerwono-czarno-złota i takie kolory będą przewodnie. I wybrałam takie bombki uniwersalne i ja je wiem, że ja je wykorzystam w przyszłym roku, bo one są czarne, a ja wszystko, co jest czarne, wykorzystuję. Na przykład w zeszłym roku, jak kupiłam bombki w kolorze pawia, to one u mnie przez cały rok wisiały. Po prostu ściągnęłam choinki i powiesiłam sobie w miejscu, gdzie szyję, żeby mi tak cieszyły oko i se wisiały. I wiszą tam w sumie chyba... Nie wiszą już, bo ja je spakowałam, bo ja chciałam je samolotem przelecieć, ale nie dało rady.
więc są gdzieś tam w kartonach opakowane. Ale zamysł był taki, żeby one też tu wisiały. No i są bombki i te bombki mają tutaj taki brokacik. I są ładne, myślę. I są czarne. I do tego mają te, dodali, ale srebrne. Ale ja, że mam złote nici, bo ja dużo złota używam, no to złote nici mam przy maszynie, to je wpletę. I tak, przede wszystkim, tak jak ja wczoraj zaznaczyłam, zamysł był taki, żeby kupić takie rzeczy, które będzie można jeszcze wykorzystać w trakcie roku. Żeby nie było tak, żeby to były tylko rzeczy na święta. No wiadomo, bombki są ogólnie tylko na święta, no ale są to bombki, które ja sobie wymyślę jakiś inny kolor, to już czarne będę miała. Już nie będę kupowała nowych. Świeczki. Świeczki kupiliśmy. Są czerwone. I tu do tych świeczek. Ojej, tutaj to się poplątało trochę. Jezu, żeby tylko tego nie zepsuć. A ja potrafię zepsuć wszystko, zawsze. Śmieci wzięliśmy ze sobą nawet ze sklepu. Bo Tymon potargał taki ten i wzięliśmy to ze sobą przy kasie. Oczywiście złote świeczniki. Złote świeczniki przydadzą się po prostu jak znalazł. Myślałam o nich już dawno, żeby kupić złote świeczniki. A że Krzysiek powiedział, ja dzisiaj nie będę marudził, no to wzięłam. I one będą tutaj i będą według tych kolorów przewodnich. Świeczuszki wylądują tutaj, natomiast później będą świeczki takich kolorów, jakie ja lubię na co dzień. Znaczy pewnie jakieś niebieskie, ewentualnie białe. I myślę, że z tych świeczek, co one tutaj zostaną, to ja planuję. Ja chowam, chomikuję te butelki po winach i chcę po prostu do tych butelek wkładać te świeczki. Jak one się będą palić, będą się topić, to będą tworzyły takie nacieki. Ja to widziałam gdzieś w jakichś knajpach i to bardzo ładnie wygląda. Ten wziąłeś? To jest ten z tą złamaną szyszką, czy nie? No nie. Aha, no bo w sumie nie wiem, czy ja zepsułam, czy się samo zepsuła, ale to już było takie odpadnięte. Ja tylko delikatnie ruszyłam. Był taki jeden ładny strojek, ale wzięliśmy taki strojek. Aha, Amadeusz wybrał ten. No to Ami wybrał ten. I mamy taki o. I to samo może stać przez całą zimę i za rok jak wyciągniemy, to też będzie spoko. Już myślę nawet na jesień. Ulubiona atrakcja naszych dzieci. Tylko tutaj jeszcze nie zdrapaliśmy do końca. W ogóle wczoraj ta zabawka to nam uratowała w ogóle powrót do domu. Bo sprawa wyglądała tak, że jak byliśmy w sklepie, to Tymon w wózku zaczął protestować, w ogóle mu się nie podobało, krzyczał na cały sklep. I ja wpadłam na fantastyczny pomysł, a to może chcesz chodzić na nóżkach. No i Tymon z nami chodził na nóżkach po sklepie, gdzieś tam ten wózek cały czas targaliśmy ze sobą, no ale kiedyś do tego wózka musiał wrócić, nie? No, a że na dworze był niegrzeczny, bardzo, bardzo dużo kłopotów po prostu nam sprawiał. No co, no nie oszukujmy się, dzieci czasami sprawiają kłopoty. No i to był jeden z tych wielu razy. No i go włożyliśmy do tego wózka, bo się nie potrafił zachować, no to nie ma. No i tak się darł, po prostu a my jeszcze mieliśmy 15 minut do przystanku. I w końcu wyciągnęłam ten domek. I ten domek, on sobie świeci. Ten domek to ja wypatrzyłam. Tutaj nie widać za bardzo, chociaż może jakoś wyostrzę tą kamerę, czy nie. Nie. Tego nie widać. Jak on ładnie świeci. Na żywo wygląda lepiej. No i jest taki domek. On jest tam podświetlany. To też można przecież do dekoracji czegokolwiek używać. Później mamy coś, co mi w ogóle... Ojej, co mi w ogóle pierwsze wpadło w oko i to jest coś takiego, taki ten wazonik, kawałek bawełenki, ja to będę musiała ogarnąć, bo to nam się chyba trochę w transporcie zmasakrowało, ale to nie szkodzi w sumie, bo wygląda jeszcze dobrze. Wyglądało jeszcze dobrze! Był trochę wymięty. Był trochę zmasakrowany, jak go wyciągnęłam. Spokojnie, czy ma więcej. Ale ładny jest jeszcze, nie? Nie, chyba
fajnie chyba wyglądał sobie. No ładnie wyglądał. A wygląda ładnie? Ładny jest. Spoko, tylko że tak, jak się nie patrzy na niego z góry, to i jak się nie wie, że był, że... I jak się nie wie, że był zmasakrowany, to nie widać, nie? To byś się nie domyślił, nie? No. Mamy czerwoną pachnącą świeczkę i to jest Spiced Berries. Ma się palić 48 godzin i w ogóle do tej świeczki to jest w ogóle tutaj plan, bo tak... Jak 48 godzin się palić? Koniec? No ale 48... No... I koniec świeczki? Każda świeczka ma jakiś czas palenia, bo to jest coś takiego, ale jak se zgasisz po 5 godzinach, to ci zostaje 43. Rozumiesz? Czyli 2 dni możesz się świecić, 2 doby. No, no. Ale jak się idzie spać, to dobrze zgasić. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie i jest czerwona wedle koloru przewodniego. I to mi się w ogóle kojarzy z dekorowaniem choinki, jak mieszkałam z rodzicami, bo my zawsze mieliśmy takie kokardki. Może nie co roku je nakładaliśmy na choinkę, ale ja pamiętam, że w domu mieliśmy właśnie takie kokardki. Jak je zobaczyłam, to stwierdziłam, że je kupię. Są bardzo ładne, takie welurowe. No i też mogą fajnie wyglądać i myślę, że one też są wieloletnie, więc spoko. Mam nadzieję, że Amadeusz ich od razu nie weźmie do święta. Amadeusz to jest taki chomyk, on wszystko kitra, on potrafi nawet opakowania po zabawkach mówić, że on chce na pamiątkę i mu to, wiecie, wybijamy z głowy, ale czasami jest ciężko, ja nie wiem co on ma, nie wiem, czy to mamusi, czy co. To są takie bardzo fajne rzeczy. To ja zobaczyłam i to było na spontanie, bo ja to już dawno miałam coś takiego kupić, bo tak jak mówię, to mają być głównie rzeczy, które jeszcze można później wykorzystać. I tu jest tak, słoiczek duży, ale jest naprawdę bardzo duży. On tu ma ponad litr. Ma więcej niż litr. Może tu napisali? No, ale takie zero, to... Takie 0,7. Takie 0,7, no, takie 0,7. No. Nie wiem, no litr na pewno. A ten jest troszkę mniejszy i ten jest bardzo fajny, będzie na jakieś ciasteczka, myślę. A tu można wrzucić albo, nie wiem, może płatki owsiane, myślałam nad tym, żeby wrzucić i tu w ogóle dodali kredę, dołączyli, bo tutaj się zapisuje, co to jest. I do tego jeszcze, i to w sumie od tego się zaczęło, są takie dwa malutkie, to kosztowało dosłownie 90p i ja planuję wrzucić tutaj te moje chińskie grzybki, które tak wszyscy kochają w tym domu, poza mną, ja je tylko kocham tak naprawdę, a tutaj, żeby wrzucić albo kakao, albo nie wiem, albo kupić jakąś spirulinę i wrzucić, bo to są wszystko rzeczy, które ja dodaję do tych koktajli i tak dalej i zawsze z tych wygrzebuję tych torebek, tytek niepotrzebnie, a to sobie zawsze może stać i też będzie dobrze. Tu jest taki typowo świąteczny akcent, kominek. No, nie widzieliśmy się. No właśnie. Wzięliśmy kominek, wzięliśmy woski, ale nikt nie wpadł na to, żeby kupić tea lighty, a nie mamy ani pół tea lighta w domu. No. Także jutro ktoś będzie leciał do sklepu. Mąż po drodze. O! Kogut pilnie. Budzimy się. Mi kogut pieje codziennie. Mam taki budzik przypominajkę. To jest coś, z czego ja się bardzo, 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 bardzo cieszę. Od razu mi wpadł w oko. I to jest taki kocyś. I nieważne, że on rano dzisiaj był na podłodze. Nieważne. Jest to piękny biały kocyk. I on, myślę, na święta bardzo pasuje. Myślę, żeby jeszcze do poduszek, bo my tu mamy chabrowe poduszki, bo to jest mój kolor życia po prostu poza czarnym. No, ale żeby te chabrowe poduszki na te święta ubrać na czerwono i czarno. Głównie to bym chciała kupić dwie czarne poszewki, ale wczoraj nigdzie nie znalazłam. A jedna czerwona. No i co? No to też jest wymienialne i też by było, myślę, spoko. I do tego ten ładny kocyś.
chyba pięknie, pięknie to będzie wyglądać. Gdzieś jeszcze się przejdę po sklepach i zobaczę za tymi poszewkami. No i tu jest, to jest plastik, ja wiem. Ja wiem, że to jest plastik, ale ja właściwie wszystko, my właściwie wszystko mamy w domu w kolorze złotym, czarnym. No i pokój jest kolorem przewodnim, chabrowym, niebieskim. Ale zamierzam postawić to tu. I do tego postawić to. No i to się prezentuje pięknie. I postawić na główny stół. Ale wiesz co, tutaj chyba tego nie będzie widać. Widać? Nie widać? Coś tam widać. No. No i to tak będzie wyglądać. Ewentualnie można na przykład to tutaj postawić. Bo tu masz kolor czerwony i tu masz kolor czerwony. I co już? No myślę, że wystarczy. Ewentualnie można tu... Małego. A domek? Chociaż... O domku myślałam na kominku. No coś tam jeszcze się wymyśli. Coś tam jeszcze się wymyśli. I to trzeba... Ja tu muszę zrobić miejsce. Bo już... Bo już trochę tu zajęłam tego miejsca. Okej. Okay. Dobra, to na razie odstawię. Mnie jeszcze tutaj przeziębienie, kaszel trzyma. No oczywiście złote liście musiały być, a te liście już gdzieś tam w jakimś sklepie widziałam, chyba w BM-ie, już kilka razy się zastanawiałam. No ale skoro robiliśmy zakupy na święta, to już się teraz nie zastanawiałam, po prostu wzięłam. I to wyląduje albo na choince, albo wyląduje gdzieś. To wyciągnij i pokaż, bo nic nie wiem. No. Dobra, radzę sobie. Ej, ty, jak to się sypie. Boże, kocham brokat. Jezu. Ja nie lubię brokatu. Takie listeczki. Co, telefon w ogóle zmienia kolory, nie? Mhm. No, telefon zmienia kolory, to prawda. Ciekawe, bo na aparacie. I one są na taką spineczkę. Ja to też będę używała przez cały rok. To nie jest to, że to tylko na święta będzie. Do włosów. Pewnie sobie tak. I będę taką ten, wódz wielkie pióro, na przykład. No ale co, ładne, jest piękne, jest. I w ogóle to jest motyw ptasi, prawie pawi, więc jest dobrze. Co w ogóle dwie ozdoby, jak wczoraj poszliśmy jeszcze do tego Morrisona, to ja mówię, Krzysiek, ściągnij mi tego renifera, a on patrzy tak na tego renifera i tak... Ja go chcę. W sensie ja mówię, ja go chcę i mi ściągnął i mówię, i to też chcę. I tu są tak, tu jest łosiek, a tu jest renifer. W ogóle... Jeleń. Jeleń? Renifer? Albo renifer. Czy łoś? No łoś na pewno. No nie, bo łoś to ma takie te. No w każdym razie ja podobny motyw w zeszłym roku... W zeszłym roku ja całej rodzinie uszyłam poduszki, znaczy poszewki na poduszki, właśnie z podobnym motywem. Uszyłam poszewkę i na poszewkę naszyłam filcowego takiego właśnie tego renifera i fajnie to wyglądało, jak ja poszłam do sklepu, poszłam do Pepco i kupiłam paręnaście tych wkładów do poduszek. Świetnie to wyglądało, ciężko z tym było iść, ja poprosiłam kolegę, żeby mi pomógł, bo Krzyśka przecież nie było, bo on w Anglii był. On jak zobaczył, ile ja tych poduszek chcę kupić, to się złapał za głowę. A to jest po prostu, wiecie, osoba bardzo praktyczna, także pozdrawiam Cię, Dominik. I dzięki, że mi wtedy pomogłeś. Jego mina była po prostu bezcenna, jak on zobaczył, że ja to naprawdę tyle chcę tego kupić. No ale co, pomógł chłopak, dobrze jest. A to Amadeuszek chciał otworzyć? Jesteś pewien? W sumie i tak już mamy pełno brokatu, nie? Bo tutaj sobie, bo ja się zastanawiam... To na choinkę po prostu. No, no bo to będzie na choinkę. O, ty. Aha, bo tu trzeba te wpleść. Tu są takie te sopelki złote na choinkę. Oczywiście brokatu pełno w cholerę naokoło. Bo ja się zastanawiałam, czy...
czy pióra, no też miałam się nad czym zastanawiać, naprawdę. Ja się bardziej zastanawiałam, czy brać tylko pióra, czy jeszcze te sopelki dodatkowo, no i są pióra i są sopelki. No i sopelki, Amadeusz powiedział, tak, mama, sopelki, sopelki, no i wzięliśmy te sopelki. No się cieszył, że mamy te sopelki. To jest też coś, co mi się bardzo podobało. O, jeszcze tego nie widziałam, ale mamy takie choinki. Baterii nie dali. Mamy? Nie wiem, poszło na choinkę, zaraz zobaczymy. Chyba coś tam na optyce. Dobra, ale to ten. Teraz nie musisz chyba. Przez 15 minut będzie ten odplątywała choinki. Ale te choinki są naprawdę fajne, bo to się świeci i to sobie pod kominkiem powiesimy, bo my mamy kominek. Po prostu marzenie życia, kominek spełnione. No i masz? Nie wiem, czy na 100% działanie. Okej, to ja tutaj w czasie pokażę. I kupiliśmy sobie. I kupiliśmy sobie, poszliśmy tutaj w ten, a ja myślałam, że my kupujemy Yankee Candle te woski, a kupiliśmy coś innego, bo my oglądaliśmy te Yankee, ale szukaliśmy zapachów takich świątecznych, nabroiłam, ale dobra. Mamy tak, cinnamon apples, więc to jest bardzo mocny i bardzo świąteczny zapach. Mamy vanilla shortbread. Są jakieś tutaj ciasteczka. Do waniliowe, takie bardzo fajne, no. Popachnie, zresztą zobacz. O Boże, jak ciasteczka. Dobre, nie? No. Ja zrobiłam tutaj jakieś czas temu woreczki zapachowe i właśnie wlałam olejek waniliowy do tego woreczka, bo ja po prostu ryż nasączam olejkiem zapachowym i to do woreczka bawełnianego wrzucam i to przepięknie pachnie. No i właśnie taki zrobiłam waniliowy i kiedyś jak podlałam kwiatka, to na podstawce od kwiatka tam była woda i tym on włożył to do tej wody. I w momencie, kiedy to ten woreczek zmógł, to zaczął pachnieć właśnie jak takie ciasteczka. Pamiętasz to? Mhm. I to pachnie tak jak to. No identycznie, ten wosk pachnie tak jak to. Jak ten woreczek wtedy. Jezus, ojej, zjadłam to tak. A tutaj co? Masz. Christmas by the fire. Aha, bo to w sklepie wąchaliśmy. I to pachnie, już to zaświecę. I to pachnie. Odpalam. Aha, odpalasz. I co? A, działa! No i to sobie pod kominkiem będzie wisiało. Trzymaj, ja zgaszę światło. Będziemy zobaczyć, czy to świeci. Dobra. Uwaga. A, świeci. Okay. Świeci, ale choinek nie widać. Ale choinek nie widać. No ale no w telefonie, a tak to coś tam widać. No nie no, na żywo to ładnie wygląda. Wiesz co, bo jak na przykład na tym na kominku się zapali świece, no. Do tego to tam będzie podpalone, to będzie ładnie wyglądać. No. Także jest dobrze. Myślę, że działa, bo ja mam taki talent, co nie wezmę w sklepie do ręki, to ja się dziwię, że to na razie wszystko do tej pory działa. Może tak. Zawsze się coś trafi, co nie działa. A ja tutaj skończyłam na tym. No i tutaj jest Christmas by the fire i naprawdę jak powąchaliśmy w sklepie ten zapach, on pachnie jak drewno palone w kominku. Jak drewno palone w kominku, serio. Boże. Trochę tak jakby wymieszane z jakimś męskim, delikatnym perfumem. Męskimi, delikatnymi perfumami. O, może tak. Bo poprawnie się mówi perfumy, a nie perfum. Ten jest fajny. A ty sobie ten wybrałeś. No, Krzysiek sobie wybrał zapach, który się nazywa Illusion?
On pachnie też jak męskie perfumy. Jak co? Jak na basenie. Nie, on pachnie takim... A, no, po jakimś czasie tak. Ale ten, ale on pachnie jak taki ładny, delikatny, delikatne męskie perfumy. Ładnie pachnie. Ja tak ukradkiem pochałem, to chyba mocniejszy miał zapach niż tak. No? Spróbuj. Tak. No? Lepiej, jakbyśmy tak tylko używali, to mocniej było czuć, nie? Ale jest bardzo ładny. On pachnie jak Glacier Oriflame. A wiesz, że Glacier pachnie najładniej na świecie? Ojej. No. No, weź sobie tak uchyl. Widzisz, no, bo on mocny. Jest bardziej skoncentrowany, a tutaj widzisz, to się rozprasza w przestrzeń i... No, czyli trzeba... A ty wiesz, jak one pachną, jak się na kominek daje? Wiesz, jakie to jest intensywne? Zobaczymy. Widzisz, no. Nie mamy tego świecy, zobaczymy. W Polsce, w mieszkaniu, jak rozpalił, a to mieszkanie ile miało metrów? Nie, chyba 30. Coś tam 36 może. No w każdym razie, jak rozpaliłam taki jeden kominek, to był po prostu chwilę popaliłam i po prostu gasiłam to, bo już było tego za dużo. No to jest akurat duży dom, więc to się bardziej, myślę, rozproszy. Ale ja uważam, że woski mają bardzo intensywny zapach. To nasze dziecko sobie zażyczyło, powiedział, że mu nie pasują te metalowe rurki i on zawsze marzył o takich kolorowych, silikonowych. Nie, bo on powiedział właśnie, bo ja mu powiedziałem, weź sobie te, bo są ładne, nie? No. A on powiedział, że są, nie są fajne, bo nie są tęczowe i te drugie wziął. Te i te drugie, nie? A to jakie były tęczowe? Które? No te drugie miały takie bardziej jaskrawe kolory. Nie ma tych drugich tam? A kupujesz? Czemu się nam mówi w końcu na te? No możliwe. No bo on powiedział, że on chce po prostu kolorowe. No bo tamte powiedział, że tęczowe są, a te nie, bo te nie mają tak kolorów po kolei. No. A tamte były tak po kolei i były takie to czemu, a to czemu go namawiałeś do tych? Nie pamiętam. Nie pamiętam. No w każdym razie dziecko sobie zażyczyło takie rurki, one są silikonowe. I w sumie może nawet lepiej. Jak oni pili z tych metalowych, zawsze się bałam, że się wbiją w podniebienie, bo oni latają po tym domu z tym wszystkim i się zawsze bałam, że któryś w końcu sobie to wbije gdzieś. Może już wtedy były maruda, może tamte kosztowały dwa razy tyle, co te. A może. A to było w czasie, kiedy Krzysiek, bo trafiliśmy w końcu na noże życia, to znaczy kupiliśmy sobie noże czarno-złote, no i Krzysiek stał i myślał, czy je kupić. Więc to tak mogło być. To tak mogło być. No i kupiliśmy to może. Przyniosę ci też. No. No przy okazji może też pokażę. Też świąteczny zakup. Też świąteczny zakup. Zdecydowanie. Tak ja. I żeby sobie krzywdy nie zrobiła. Bo one jeszcze są, wiesz, ostre. Nie widać tego złotego. One są... Nie, widać złoty. Ale one są bardziej intensywne złote na żywo, faktycznie. Rączka jest taka, nie wiem, gumowo-silikonowa, coś takiego. No i to, są magnesie, tak to na magnesik się odkłada po prostu. I tu jest fajna była twórność, nie? No. Spoko. Jest taka podstawka i się stawia. Tutaj nie postawię, bo nie mam miejsca, bo są te świąteczne gadżety, ale ogólnie sprawa bardzo fajna. I w ogóle można tak złożyć. A ja już macam te noże i zaraz sobie podnę ręce. A ten lataku. Źle odłożyłem. Źle odłożyłam. Ja nawet na magnes potrafię źle odłożyć ten nóż. No. I tu jest jeszcze jedna rzecz, a to jest rzecz Krzyśka. Krzysiek sobie kupił taką jakąś ruletkę, gdzie się kręci. Ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny. I się kręci i się losuje czekoladkę, jaką się będzie jadło. Są różne, nie? Mhm. Są jakieś ostre, są chili czekoladki, czekoladowa zwykła taka. No. Mleczna po prostu, o. No. Mleczna, chili, ekstrakt chili. No. Co to jest jeszcze? Ponurka, nie wiem. No bo tu jest po prostu skład. To jest po prostu napisane. Skład, no. Ale to są różne. A, zobacz, to jest w ogóle jak grać. Tak, tu jest cała instrukcja grania, jeszcze jej nie ogarnęliśmy. No, ale tutaj są.
ale ja podejrzewam, że po prostu się kręci i losuje, no i jak tu. Granie w butelkę. No i tu. No i teraz tak byśmy... masz coś dla kogoś ugotować. Wypadł do kuchni. No ale to ty losowałeś, to ty teraz właśnie. O nie, teraz ty losowałeś. Nie, nie, ja ci tylko pokazałem, że tutaj doszło, także ja ci mogę wegańskie mielone zrobić. Pyszna kolacja, proszę. Nie, już nie piszmy kolację. Ja ci mogę Kuba Libre zrobić. Ja się nie najadłem. Się skończyła. A jest to zrób komuś drinka? Ja już piłem coś innego teraz. Co teraz piłeś? Bourbon. Ładnie mieszasz. Okej. Okay. Dobra, taką grę mamy. Czyli tu nie tylko czekoladkę się losuje, ale również zadania. Nie no, fajne. Co to można ten? To można jeszcze na później zostawić i ten, i grać. No. Jak nam się nie będzie chciało gotować, to wtedy będziemy grać i kto wylosuje, kto gotuje, komu obok. No. No. To fajne. Dobra. No. Gorzej z tymi czekoladami, bo one tutaj mają w składzie mleko, ale powiedziałam, nie no, widzę, że ci się podoba, zagram z tobą. Tak było, prawda? No tak było, no. Otworzyłbym, zobaczył, ale nie będę tam tego otwierał, nie? Nie, zostaw. Zostaw, nie można wszystkiego od razu otwierać. No i teraz planujemy to wszystko udekorować. Patrz, ty pijesz, ja łamię język. No, równowaga musi być. Tyle? No, właśnie mało tego jakoś, nie? No jeszcze choinka. Aha, dzieciom kupiliśmy choinkę sztuczną. Ja jestem przeciwniczką sztucznych choinek, ale ja wiem, że ona przez parę lat będzie też u nas gościła. Ona jest kolorowa, tęczowa. A i bombki kupiliśmy takie... Czekaj, bo tego nie widać. O. A tu my? Tu my jesteśmy, puzzle. Bez ramki. Tylko bez ramki. Na razie nie. I bez szkła, bo w walizce nie mogłam szkła przewozić. To jest taka miki-miki. Tak to Tymon mówi. I tu jest Miki Miki. I w sumie od tych Miki Miki poszedł motyw kolorystyczny. Ty. Wzięliśmy, wybraliśmy te bombki i wpadliśmy na to, że ten, że kupimy, że będziemy mieli święta. Dobra. W takich kolorach. Odkładam. Odkładaj. No. I oni dzisiaj żyli tą choinką cały dzień po prostu. Cały dzień żyli tą choinką. Nie odchodzili od niej na krok. No. Jak to dzieci kolorowe się cieszą, nie? No. Także no my będziemy mieli tą naturalną choinkę. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem sztucznych choinek. Będziemy mieli żywą. No. No. Ale... W tym tygodniu trzeba kupić. Ale kurczę, z drugiej strony też nie chodzi o to, żeby popadać w skrajności, bo te dzieciaki bardzo się cieszą z tej choinki i tak myślę, że będą się chyba cieszyć jeszcze przez parę lat z niej. Mam nadzieję. No bo do lasu pójdziemy. Do lasu pójdziemy? Nie. Choinka. Nie, nie wolno. Nie wolno. To nie, 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 nie. Tak nie. No, pójdziemy do lasu zwanego Morrisons. Albo BM. Albo do tych kwiaciarni. No, albo do kwiaciarni. No to by było na tyle. Ten tu dalej się orbie. Dobranoc.